Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami symulator piwnicy, daily challenge, daily run, Madzia. Dokąd tym razem? Mega Satan! Znowu? What the fuck? No dobra. Zobaczymy, czy się uda. Chociaż, tak. Miałem ostatnio rana Madzią do Mega Satana. U mnie, na moim save'ie. Boss od razu, może pójdziemy. Skoro już tu jestem. Czemu nie, monstro? No, zobaczymy, czy znowu nie może inaczej, ostatnio dostałem hita od monstro, co było dosyć przykre. Może nauczyłem się grać od tego czasu. Walczę z nim od razu, bo co? Tutaj nie ma znaczenia na razie, czy dostanę czerwone obrażenia. Mam naładowane serce, więc w razie czego będzie można się podleczyć. A potem pójdziemy do item rooma i tak dalej, i tak dalej. Poszukać innych rzeczy. Ponieważ to jest daily, no w daily niby się liczy czas, boss rusha trzeba robić, inne pierdoły. Wezmę to potem. Smoczek nam daje Tears Upa plus niebieskie serce, więc właśnie niebieskie serce chciałbym zachować w miarę możliwości i go nie stracić gdzieś tutaj po drodze. Bliźniaczek. No dobra. No, może tak wezmę. Bez rewelacji, ale mogło być gorzej. No tutaj może coś ciekawego dostaniemy. Jakąś kartę, jakieś bomby. Chamstwo. Albo runne. Chociaż to może być Hagalas. Dagaz. Też dobrze, to kolejne niebieskie serce plus usunięcie klątwy. Ktoś się ostatnio pytał, dzisiaj na streamie. Nagrywam to, no trochę później. Co robi runa Dagaz, czyżby grał w daily? Do sklepu nie ma po co, spadamy. Bierzemy nasz smoczek, który mnie zmniejszy, co jest całkiem dobrą rzeczą. Całkiem spory tier sub widzę. Minus 3 do tier delaya. Runy na razie nie użyję. Poczekamy, aż będzie jakaś bardziej krytyczna sytuacja. W sensie, jeżeli akurat będę potrzebował niebieskiego serca, heal-off, eh? Okej. Przepraszam, notched axe, ho, jaki dowcip. Gdzie by go tutaj użyć? Najlepiej do jakichś magicznych skałek. Rozwalenia. No, skakacze, halo. Bliźniak pomaga. Jakiegoś tam DPS-a delikatnego dodaje. Healoffem można też szukać secret roomów. Więc może go tu użyję. Nie ma. To rozwalaj wszystko. A już drabinka będzie. Nie. Duży pokój, no dobra. Przynajmniej nie jest jakiś dramatyczny. Sklep dalej nie ma sensu. Z bliźniakiem jest problem, że oczywiście bliźniak ma ograniczony zasięg. Okej, to był bardzo dziwny pokój. Bliźniak ma ograniczony zasięg, więc niby dobrze się trzymać blisko mobów, ale no z drugiej strony lepiej nie podchodzić blisko mobów. Okej, kill off tutaj, może jest super secret. Okej. Dobra rzecz. Zabić łapkę. Z pigułami to się wstrzymam na razie. Jedna bomba. A, zaryzykuję. Opłacalne. Bardzo opłacalne. Można iść do sklepu, he? Pójdę do sklepu, bo kto wie, może tam być there's options, zanim zawalczę z bossem. Nie, nie ma. Niebieskie serce.
No dobra, kupię. Na tym zakończymy. I zobaczymy, co ma boss. Klary. Przede wszystkim zobaczymy, co ma szatan, jeśli... jeśli mnie Lary nie zje. Ale bliźniak znowu pomaga dosyć mocno. Trochę taki niedoceniany przedmiot. Och, bliźniak jest przedmiotem. Jestem potworem. Range up. No dobra. Myślę, że absolutnie tak. No i niepotrzebnie kupiłem te niebieskie serce, cholera. No fajna żyleta jest, ale czy kilow... mam mało bomb. Jednak wezmę kilow ze sobą. Byłem w item roomie, nie byłem w arenie. Prawdopodobnie się szybko zabiję. Coś tak czuję. Szkoda, że kupiłem to niebieskie serce, cholera, od razu w sklepie. No ale co zrobić? Pójdę do areny, zobaczę na szybko, jeżeli będzie tam coś bardzo dobrego. Albo przynajmniej w miarę dobrego, to może tutaj umrę. Dobra. Umierajmy. Dziękuję. Będziemy mogli użyć Dagaza, żeby sobie... O, świetnie. Cieszę się, że tu zaszedłem. Wow, i drabinka nawet. Aha, nie mogę teraz strzelać. Dobra. Secret room gdzieś potencjalnie, chociaż wątpię. Cieszę się, że użyłem Kilofa. No, to już trochę mniej cieszące. Kasiora. I klucze. Super. Dobry początek. No, jak zwykle się niezbyt spieszę. 6 minut. No, nie jest dobry czas na pierwsze dwa levele. Zdecydowanie. No, ale... mogło być gorzej. Mamy mrocznego Judasza. Co nam daje sporo do obrażeń. 7 punktów w tej chwili. Czy tu było coś ciekawego? Były piguły. Zaryzykuję. Cholerne retrovision. Nie powinienem. Nigdy nie brać pigułek. Kiedyś się nauczę, może. I w dół. Curse room, no hehe. Trochę kuszące, ale nie przy takiej ilości HP. Bliźniak. Sobie szyjkę nadwęża. Secret room? Nie? Szkoda. Kilofem można też grzyby rozwalać, no ale to wiadomo. Lepiej nie. Bo łatwo się zatruć, uszkodzić. Idiota ze mnie. Mogłem tą bombę troszkę inaczej położyć. Nie wiem, zobaczę, co jest w sklepie, potem zdecyduję, co z tym zrobić. Może jemu damy kasę, żeby dostać HP potencjalnie, a może go wysadzimy, żeby dostać szatana? Dylematy. W sklepie nie ma nic ciekawego, biorę to. Ćwiartka nie jest mi jakoś potrzebna do szczęścia specjalnie. Bomba mogłaby być potrzebna. Cholera, nie wiem. Idę zrerolować chyba tam. No, bomb nie mam. Z drugiej strony kasa się przydaje. A, wezmę. Kupię w sklepie bombę. Dam kasę chyba żebrakowi. Z nadzieją na HP. Co mi, mam nadzieję, pozwoli w przyszłości kupić coś od szatana za taniochę. No, kolego. Jakieś dobre wypłaty dzisiaj.
Nie. Pigułki. Wspaniała sprawa. Co to? Czy grzyby mają aż taki zasięg? No. Czasami warto te piguły łykać, ale rzadko. Kerstrum jeszcze został. Czy w sklepie wysadziłem sklepikarza? Nie. Trzeba to zrobić. Ja mam bombę? Mam. O! No to się mogło wcześniej przydać. Dobra. 36% na szatana? Dużo nie ma. Frail. Niezbyt przyjemny, ale nie powinien sprawiać dużo problemu. Z Judaszowym DPS-em. Tak, tak, Brimstone, wszyscy wiemy. O fuck. Ale nie wiemy, że robisz to dwa razy pod rząd. Cheater. Bliźniak go zje. Szatana nie ma. Dobra, idę do Kerstruma zdecydowanie. Niestety to mnie będzie kosztowało dużo czasu. Aj. Nie wiem. Zły plan chyba. Tu nie może być secret roomów. O, może szatan? Albo gapi? Albo HP, też dobrze. O fuck, Curse of the Maze. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Szybki rzut okiem na arenę. Szara skrzynka nie chce. A klątwa. Czy ja tu próbowałem kill-offa? Chyba próbowałem. No. Nie cierpię tego. Tu spróbujemy kill-offa. Secret room? O fuck. Chcę. Absolutnie. Chwila. A to był Mr. Mega. Myślałem, że to jest... Boom. Świetnie. Mamy bomby, mamy wszystko, co trzeba do szczęścia. Znikamy. Znowu, nie wiem, chyba mi się nie uda bostrasza zrobić. No, zdecydowanie myślałem, że byliśmy w Caves 2, ale Caves 1 dopiero to był. Mała szansa. Chyba, że się niezwykle streszczę. Cholera. Tak się kończy, jak zaczynam raszować. Człowiek dostaje głupi damage. Śmiesznie teraz wyglądam. Tutaj kill-offa użyć. Tutaj nie może być. A żółte gówiena. Szybkie jak cholera. Jest arcade. No dobra. Nie chcę. Tutaj? Myślę, że wciskanie tego przycisku nigdy nie kończy się jakimś dobrym rezultatem. Chyba. Nie wiem. Może. Niestety obrażenia nie powalają, delikatnie mówiąc. Mamy mrocznego Judasza, ale to wciąż jest bazowy mroczny Judasz. Z jednym tears upem. Magic Mushroom, to by pomogło.
To też pomoże. No, lock up. A boss obstawiam będzie gdzieś na lewo albo na lewo. Zapewne, aj. O, tu bliźniak może być niebezpieczny, jak zacznie muchy gryźć, które eksplodują. No, fuck, co tu mamy? Nietoperze. Placenta mnie leczy, co? Nie wiem, nie jest koniecznie pozytywną rzeczą. Okej. Kupować chaos? Nie. Chyba nie. Nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany. Wolę jakieś dobre deale od szatana niż chaos. Mamy sporą szansę na szatana, więc próbujemy. Chciałbym tutaj jakiegoś super deala dostać, bo inaczej to nie zrobię boss rusha. To musiałby być naprawdę super deal. Speed się przyda. Będzie Krampus. Nie, fuck, to nie jest super deal. Ale biorę gwóźdź. A, mogłem... Dzięki! Mogłem żebraczkiem się pobawić. Ech. Oh, fuck, Depths XL. To jest ciekawe. O, aha. Tak, nauczę się kiedyś, naprawdę. To jest bardzo bolesne. Nie ma szans na boss rusha raczej. Chociaż no, to jest XL. Jest szansa. Ale kurde, niewielka. Bardziej jeszcze ten Tears Down. Fuck. Co mnie podkusiło? Muszę sobie drugą karteczkę na monitor przykleić. Nigdy cholera nie żryj piguł. Bo się tak kończy. Okej. Aha. Jest zwykła arena. Zaryzykuję. Chociaż nie mam czasu na areny. Co ja robię? Nie powinienem się bawić w takie rzeczy. Chyba zgarnąłem wszystko, co trzeba. A! Udało się. Dagas, Temperance niepotrzebne. Cholera, szkoda, że to był ślepy zaułek. No i dzięki temu, że to jest XL, jest cień szansy. Ty idziesz w kosmos. Złota bomba, ekstra. Tu może secret room? Ten pokój bardzo często ma secret room w tej pozycji. Jak się dużo gra, to się rozpoznaje takie konfiguracje. Sklep. Tam był piątak. A! Piątak, którego trzeba wysadzić. Walić to nie potrzebuje aż tak bardzo pieniędzy, żeby się tym przejmować. Trolololo. To chyba jest ślepy zaułek, ale sprawdzę. Dobra, jednak jest item room. Bardzo dobrze. Bardzo potrzebuję Tears Up'a, ale to bardzo. Tears Down mnie zdołował. Okej, Antigravity jest Tears Up'em. Dosyć sporym. Będzie upierdliwie się strzelało, no ale co tam. Super, super sprawa. 17 minut. Gdzie jest sklep? Mam złote bomby, o tym też trzeba pamiętać. Te kolce trochę pozmieniali w tym pokoju. Właśnie, mam złote bomby, no to akurat mi wiele nie dało. Giń! Złote bomby. Mogę ich używać często, więc używajmy. Gdzie popadnie.
A przy okazji właśnie, tutaj poużywajmy 2 minuty. Niecałe. Nie mam czasu. Widziałem jeden item room, to już dobrze. Tracę HP. Z niewielkim zyskiem. Serio? Ten kościarz mnie zapierdzielił. Ech. Absolutnie. Minuta. Jeśli nie znajdę bossa po prostu tutaj, to lipa. No i muszę zabić 2 bossów, bo to jest XL. Mała szansa. Okej. Zapomnijmy o boss rushu. Tylko tracę HP. Z żadnym zyskiem. Może jednak Emperor? Jest jakaś mikroskopijna szansa wciąż. Chyba, że po takie... Właśnie, przecież jestem głupi. Mam złote bomby. Mogę A, kolce. No, sprytnie, Omek. Bardzo sprytnie. Mam złote bomby. Mogłem po prostu się przebijać przez pokoje. A już trochę za późno na to. Zdecydowanie za późno. A, właź w gisza. Czemu nie? Geniusz. Nawet nie chcę twojego Little Gisha. O. Co o tym sądzę? Ale go wezmę. O. Skałka. No to przynajmniej znajdę drugi item room. Myślę, że zwiedzę cały level, bo tak. Teraz jestem zły. Na to, co zaszło. No, gdybym się trochę pospieszył. Muszę... nie wiem. Czy chce mi się priorytyzować? Jak to się mówi? Boss rusha w tych daily. Oczywiście daje to punkty, ale z drugiej strony, czy naprawdę mi się chce? Wezmę to, bo tak. Chociaż to pewnie zły pomysł, ale walić. Wciąż jeszcze można hasza zrobić. Ale czy mi się chce? Nie wiem. Rushowanie nie jest w moim stylu. Spieszenie na złamanie karku. A teraz złoty klucz. W samą porę. Teleport. Złote bomby są fajne. Okej. Większość levelu zwiedzona. Mógłbym w sumie super secreta poszukać. Ciekawe. Nie no, chyba złote bomby nie zmniejszają punktacji. To by było kretyństwo. Ale kto tam wie? Blup. To chcę. To jest dobry trinket, ale z drugiej strony. Tak. Oczywiście. Teraz mi dajesz there's options. No. Dzięki. Gdybym się nie spieszył, to bym najpierw tutaj przyszedł i zdobył There's Options, zanim walczyłbym z Gishem i
Być może wziął coś sensowniejszego niż Ligisza Badziewia. No dobra. To co, mamuśka? Chwila, jeszcze super secret. Który może być tu? Ale go nie ma. Tu? Też go nie ma, więc walcie się. Isaac, Isaac, masz. Super, super to rozwiązałem. No, nie mogę. Dobra, może jednak bomby nie są tu najlepszym wyjściem. Zbyt ryzykowne, za bardzo się odbijają. Serio, mamo? Co ty robisz? Aha, zapomniałem, że antigravity z bumerangowymi łzami działa trochę dziwnie, ale fajnie. Kiedy się przytrzymuje po prostu przycisk. Skup się, człowieku, jak ty grasz, no? Oczywiście, że Darkroom. Zawsze jest Darkroom. Co jest trochę irytujące w tych daily. Oczywiście szatana nie ma. Wszystko na marne. Dobrze. Jak tam czas haszowy? Też nie za bardzo. Okej. Idziemy. To przynajmniej coś ciekawego może wyniknąć. Albo absolutnie nic. Nie chcę być większy. Nie chcę też eksplodować. Czemu nie? Chociaż dwa klucze dla jednej złotej skrzynki to trochę... sroga cena. Wrócę po moją runę, która tu została. Gdzie ona została? Chciałbym wiedzieć. Ups. Tam gdzieś? Ha. Ale to pewnie była dobra droga do bossa, coś tak mi się wydaje. Więc pójdźmy tędy, niestety przez duży pokój. Przynajmniej w miarę prosty. Tylko dwa mózgi? Myślałem, że będzie ich więcej. Do dołu. Trafiłem. Może być Curse Room gdzieś na levelu, ale walić to. Znowu. Sam załatwię tymi swoimi bombami. Tak czuję. Bliźniak chyba je odbija. Już tak wyglądało dziwnie. Au. No. Nie wiem. Dobra, bierzemy mięso. I nadzieja, że szatan będzie coś miał. Krampus, nie? Empty vessel, absolutnie. To mi daje latanie i czasami tarczę. Jakoś to chyba zupełnie losowo. No jest szansa na hasza, ale nie jakaś duża. Troll bomba. Ech. Życie, życie. Będzie wesoło. Okej, więc użyję do gaza od razu.
użyjmy gwoździa. Ha, ha, ha. To był błąd. Ten jeden elit będzie strzelał pociskami. O, właśnie ten. Zabić te pieńki. Szyjki. Dobra, zabić ciebie, bo mnie wkurzasz. Dziękuję. No teraz tarcza, he? To rozwalamy wszystko. gdzie jest boss? A, źle zrobiłem. Ja pierdzielę. No, już. Magik. Zajrzę tu. Okej. Szaleństwo. Stawiam, że jednak na dole. Jak tam czas? 28. Jeśli tu nie ma bossa gdzieś, no dosłownie za dwa pokoje, to też hasza się nie uda. Przestań marnować mój czas. No okej. Tym razem się udało. Czy jeszcze nic nie jest przesądzone? Że gwoździa sobie na hasza zachowam. No to jednak z nim powalczę, no bo czemu nie? To mi da trochę punktów. O, dobrze, shield. Szybko, szybko. Kosić, kosić jak najszybciej. Antivessel jest świetny. I czemu jeszcze to spowolnienie? A. Nie podoba mi się fakt, że tracę tutaj tyle HP. O, 3 HP? Coraz lepiej. Może jednak nie będę walczył z haszem. Tu będzie na pewno Krampus. Pewnie mnie zdzieli. Nie ma Krampusa, jest latanie. Pożałuję tego. O, 31 sekunda. Pożałuję tego zapewne. Ech. Tak, nie chcę żadnych pigułek. Nienawidzę pigułek. Wisielec. Super przydatny Hermit, o! Też... jest Deep Pockets. Zupełnie niepotrzebne. Klepsydra, ha? Ciekawy wybór. Mob's Brain? Nie, bo mam krótki zasięg, co będzie mnie bardzo bolało z haszem. Okej, okay. Co to jest? Purity. Czerwone. Dodaje mi obrażeń. Świetnie. Okej, okay, my reflection to był błąd, zdecydowanie. Teraz to... jest, tak. To nam doda dużo zasięgu niby. Czego coś nie widzę. To jest plus 30 zasięgu, tak? Aha. Ech. Świetnie. Wciąż jest szansa, że go zabiję, ale mam ile? 5 HP? Jeszcze mam Algiza i czasami będzie mi się tarcza włączać, więc no... okej, okay, ale Bob's Braid'a nie biorę. Skałek tu nie widzę. Tutaj też nie widzę. Wysadzę sklepikarza, bo czemu nie? No i lećmy. To będzie, kurde, porażka. Coś tak czuję. Coś tak czuję. Dziwne przeczucie. Ten zasięg mnie zdecydowanie pokara. A raczej jego brak. Nawet z Blue Baby mam problem. Potrzebnie wziąłem My Reflection. O, dobra, tarcza. Empty Vessel za to. Pro. Mam 7 bomb, he? Można będzie spróbować.
No naprawdę. Będzie spróbować ich jakoś ofensywnie użyć czasami. Nie, ten zasięg jest koszmarny. To był wielki błąd. Masz tu bombę. Ja nawet przecież do niego nie podejdę, o. Ja już tutaj... tracę HP. W tempie ekspresowym, dobra. Bomba. 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 W krytycznym czasie użyję runy, ale nie wiem, czy dożyję nawet do tego punktu, gdzie będę chciał jakoś jej, mógł jej efektywnie użyć. Jeden, nie wiem, próbować jakoś dotrwać do tych momentów, gdzie dostanę niewrażliwość od Empty Vessela, pustego naczynia. Fuck, te strzały jakoś dziwnie się poruszają. Chyba maska mnie ochroniła. O, zapomniałem. Zauważyłem, że mamy niewrażliwość. Dobra, schowam resztę bomb na jakieś przypadki, kiedy będzie spawnował moby. Powiedzmy. Dobra praktyka przynajmniej. Nawet jeżeli padnę. Ale Hash ma za dużo HP zdecydowanie i fakt, że nie dostaje pełnych obrażeń, to ma jakąś dziwną mechanikę redukcji, tak jak Ultra Grid, jest trochę irytujący. O, świetnie. Wchodzimy, tak żeby bliźniak mógł pomóc. No, świetnie. Zły moment, Hash. Empty Vessel, MVP, jeżeli to wygram, to tylko dzięki temu przedmiotowi. Myślę. Okej, spawny. Może dożyję momentu, kiedy dostanę tarczę. Myślę, jeżeli dostanę w ogóle. Kurchawę zabić. Okej, jest tarcza. Bomba. Ostatnia. Kontinuum strzały. Nie wiem, czy stoi dobrze. Przede wszystkim stoi za daleko. Muszę się ruszyć. Bo nie mogę go atakować. No. Może i wygram. O, fuck, muchy. No. To wygrałem. Czemu on wypluwa te muchy jakoś tak agresywnie, że wpycha je w człowieka. We mnie, w moją postać. Co teraz? Ale tych much nie jestem w stanie jakoś szybko zabić. Mogłyby sobie iść. Myślę, że jest szansa, ale to zależy od tego, jak często będę shielda dostawał. Bo no, teraz nic nie mogę zrobić. Kontinuum. Źle stałem. Teraz niby stoję dobrze, ale nie wiem, nie mogę atakować. Boję się podejść, bo no cóż. Mogę dostać hita, a nie mogę sobie na to pozwolić. Czy stoi dobrze? Chyba stoi dobrze. Proszę o shielda, dziękuję. O. No, gdzie się chowasz? Świetny moment, no, ekstra. Co teraz? Znowu kontinuum, stoimy. Fuck, źle stałem. Teraz mam nadzieję, że stoi dobrze. Niestety bliźniak nie sięga, ale trudno. Żeby jakieś spawny się robiły? Chyba coś się robi dziwnego. Dobra, jest shield. A, tak, zespawnował. Muszę to zabić. Żeby nie przeszkadzało. Mam nadzieję, że dobrze stoję. Źle stałem. Teraz chyba jestem dobrze. Jeśli nic katastrofalnego się nie stanie, to wygram, ale... O, fuck. Nie wiem, czy jestem wystarczająco szybki, żeby od tego uciec. Muszę użyć runy, żeby nie zemrzeć. Cholera.
Nie teraz, Hash, nie teraz! Nie marnuj mojego czasu na jakieś spawny głupie. Bliźniak, gryź go. Chyba stałem w złym miejscu, ale myślę, że go zabiję. 1 HP, pro. Ta, idziemy do Darkrooma. Na pewno będzie dobrze, prawda? Okej, ta siemiec absolutnie nic mi nie daje. Zasięg jest dokładnie taki sam z nim czy bez, to chyba jakiś bug. Bo nie sądzę, żeby tak to miało działać. On normalnie, no, podwaja mi teoretycznie zasięg. Tylko nie wiem, czemu tego nie robi. Korci mnie wzięcie klepsydry, żeby unikać jakichś złych pokojów. Ale nie, potrzebuję gwoździa, żeby generować HP. A z moim małym zasięgiem, który znowu się będzie dawał we znaki, no... Nauczka. My reflection? Nope. Chyba, że ma się przegięty build, a to nie jest przegięty build. Aha. Zaryzykowałem teleport, bo każdy pokój jest lepszy niż tamten. Co to było? Vision. Okej. Widzę rozkład całości. Spróbuję pójść do areny. Albo nie... W jakim pokoju ja byłem? Okej. Start był po lewej na górze. Może najpierw pójdę do pokoju z kolcami. Tam może być niebieskie serce. Albo czarne. Aha! No to zgon. Dwa razy grid plus fistula. Kto to zatwierdził? Nie rusz fistuli, idioto. To musimy zachować na potem. Najpierw zabić gridy. Dobra, jeden padł. Nie mam bomb. To był bardzo poważny błąd, że się ich pozbyłem wszystkich. Fuck. Pięci rośnie. Byle tylko do ładunku gwoździa dotrwać. Shield. Bomba. Yes. Tu niestety nic nie ma. Secret room. Spróbujemy. Okej. Jeszcze jeden pokój, ale to i tak 2 HP dla szatana to trochę słabo. Z malutkim zasięgiem jak mój. Tja, może super secret spróbujemy. No, super secret ma większą szansę, że dostanę HP, czarne serca albo runy. Potencjalnie. Albo... No, no zobaczymy. Oby. Albo nie. Przeć na szatana, czy nie? Zachowuję ładunek gwoździa jeszcze, chociaż no to jest marnowanie. Z nadzieją... Użyłem tutaj, maska mnie uratowała. Bo bałem się, że zemrę. To 2 HP na szatana, he? 0 bomb. O, nie, nie mogę. Spróbuję pójść do areny, zobaczę co tam jest. To też może być błąd, ale może nie być. No, świetnie, wybuchowa fistula. Nie jest aż tak źle. Ale wciąż ten zasięg mnie dobija. Gdybym miał bomby, to bym pomyślał. Jest jeszcze mini boss, który może być dobry. Albo mogę zaryzykować Curse Room i stracić 1 HP, ale chyba nie. Pusty pokój? Okej, to jest bardzo dobry pokój. O, ratunek. Ten zasięg. Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to wziąłem? Co mnie podkusiło? Ciekawe, co to za mini boss.
Dagaz! O, kolejne HP. Przeżyjemy. Muszę zawalczyć z minibossem. Może wyrzucić HP Envy. No dobra. Dziękuję za tarczę w samą porę. Tylko szybko. Envy się o ogniska na szczęście rozwali przeważnie. Niestety, no cóż, nie pomógł nam, ale... Teraz pytanie, czy robić arenę? To będą w miarę proste bossy. A w tych skrzynkach może być coś pięknego. Muszę zaryzykować. Latanie? To nie jest coś pięknego. Z drugiej strony, czemu nie? Teraz co, Loki? O, fuck, znowu pistula, chciałem powiedzieć. Pistula. Latanie mi da tylko... W sumie to da mi HP, no, czerwone jak czerwone. Ale zawsze HP. A efekt negatywu nie jest aż taki super. Czy jest super? To mnie wskrzesi jako Lost. No to co? Weźmiemy. Chociaż z drugiej strony... Więcej trinketów. A i mogę jeszcze cały... Jak te białe serce zużytkować? Jeszcze go nie wezmę. Nie wiem, czy biała połówka serca coś mi daje? Sama? Czy nic zupełnie? Muszę wyczyścić jeszcze jeden pokój, żeby aktywować Dagaz. Znaczy, gwóźdź. Jedna bomba. Zaryzykuję ją tutaj. No, zbytnio się nie opłacało. Miałem nadzieję na jakąś nereczkę 3 HP, albo coś takiego, albo Lotusa, też w sumie 3 HP. Czy tam 2? Nie, 3. Dobra, gwóźdź aktywny. To może być przydatne, nie wiem. A, mogę obie te rzeczy wziąć, świetnie. No to mamy szansę. A, z jednym HP przetrwałem Sheol. Przetrwałem, no zobaczymy, czy przetrwałem. To się jeszcze okaże. PayPal, PayPal. Myślę, kiedy użyć tej karty? Teraz? Shield, wow. Empty Vessel, jesteś najlepszy. Wymiatasz totalnie. Maska mnie ochroniła przed jednym strzałem. Przed drugim już nie. Jakoś dziwnie ten szatan strzela. Brimstonami. Okej. Ah, fuck. Muszę użyć runy. Chciałem użyć runy, niekoniecznie łapki, no ale to też pomogło. Okej. Idziemy. Z nadzieją, nie wiem, że Gapiego tutaj znajdę gdzieś w skrzynkach, albo każda da mi 2 niebieskie serca. A, zapomniałem, że tu w ogóle Mega Satana się leje. Aha. No tak, to na pewno się uda. Absolutnie żadnej wątpliwości nie mam. Ah, fuck. No i co teraz robić? 3 HP na Mega Satana z naprawdę kiepskim zasięgiem, to jest bardzo kiepski pomysł. Purity. Gówniana aura, ona chyba mi szybkość dodaje. To też jest bardzo zły pomysł. Nie wiem, no czyścić tu te pokoje, to się równa śmierci, ale Mega Satan też... Walić to idziemy. Mam jeszcze jedno życie jako Lost. No nie wiem. Smutno. Co to było? Czy ty coś zespawnowałeś?
Spawnowałeś? Tak, coś zespawnowałeś. Jaką teraz mam aurę? Nie wiem. Nie widzę. No ale serio, te ataki, podczas gdy są zespawnowane moby, to trochę przesada. Cześć, Grid. Aha. To zgon się szykuje. Nic nie widzę. No i co ja tu mam zrobić? No. Jesteśmy lostem. Jolo. O, jeszcze znowu gówniana aura. Ech. Czyli obrażenia badziewne, bo nie jestem już Judaszem. Pewno się uda. To był zdecydowanie run, który dało się wygrać. Dzięki Empty Vessel za shielda. Zdecydowanie run, który dało się wygrać. Tak myślę. Znaczy, no na pewno się dało. Ale troszkę zaprzepaściłem szansę. W sumie nie jestem pewien, w którym momencie. Znaczy, przede wszystkim w tym momencie, w którym wziąłem My Reflection. O Boże, te obrażenia są badziewne totalnie. Niestety. Oho. Czemu ty to robisz w tej fazie, a nie w kolejnej? Przestań, chcę cię zabić. Nie, te obrażenia... Nie ma szans. Przecież jego ręki nawet nie mogę zabić. Wreszcie. Coś zespawnował? Nie. Teraz też nie. Teraz. Pride. Oho, dzięki. Aha, wlazłem w niego. O, tak. O, lepsza aura. Super szybkie strzelanie. Lepsza niż żółta. Oh, fuck. Tortury. Dobra, Satan. Proszę, nie zabij mnie teraz. Jeszcze. Fuck, wlazłem w to. Kolejna szansa, znowu żółta aura. Badziew. Nie chcę żółtej aury. Nie chcę nic. Chcę zakończyć ten koszmar. No jest niesamowite, że miałem tyle jeszcze wskrzeszeń. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dobra, zabić tą jedną rękę, która jest słabsza. Okej, okay, czerwona aura, czyli obrażenia. Och. Może lepiej byłoby pozwiedzać Darkroom. Gdybym wiedział, że mam tyle wskrzeszeń, to zdecydowanie bym pozwiedzał. Ale jest to śmieszne dosyć. Mega Blast? Czemu? Czemu teraz? Przynajmniej... O fuck, jest praktyka. Aha. Praktyka, jak nie włazić w moby. No naprawdę. Okej, okay, to pozwiedzam sobie. Na pewno nic złego się nie stanie. Jestem nieśmiertelny. Lost z 90... Nie, przepraszam, 9 życiami. No, tym bardziej, że jeszcze shielda dostanę. Na pewno znajdę tu jakieś mega przedmioty. Wszystko będzie pięknie. Będę żył długo i szczęśliwie. Będę się śmiał, jeżeli faktycznie tak będzie. No, ale aż takim optymistą to nie jestem. Op! Zbyt dobrze znam tę grę, żeby mieć takie nadzieje, no ale... Nie no, może, nadzieje zawsze można mieć. Wyrzuć, nie wiem, Algiz.
Albo martwego kota w sumie. Chociaż nie, to też. To też nie chcę. Nie wiem w sumie, na co mam tutaj nadzieję. Co by mnie uratowało? Na pewno nie wisielec. I na pewno nie pokój pełen duchów. To jest coś zupełnie przeciwnego niż ratunek. O! Aha. Wreszcie. No, nie taka zła pozycja, o dziwo. Ten hasz pewnie pomógł, ale za to bossrasha nie zrobiłem, a byłem blisko. Pewnie straciłbym tam hapeki na nim. No zobaczmy, jak tam się przedstawiamy w rankingu. Wow! Pierwszy? Serio? Unknown jeszcze nie grał, pewnie mnie prześcignie. No to nie był jakiś taki super run, ale no, gdybym nie wziął tego jednego przedmiotu, myślę, że zdecydowanie bym miał duże szanse. Nie straciłbym tyle HP na haszu i dalej. No ale, nauczka. Ja lubię ten przedmiot My Reflection, bo on był głównym przedmiotem, który umożliwił mój najpiękniejszy run w historii. To gdzieś tam jest na YouTubie w Obzaku Megamixie. Bez My Reflection to byłoby niemożliwe. No ale niestety jako silny przedmiot to nie. Ale run i tak fajny. A ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.